Nawet nie zdążyłem zarzucić dwóch wędek i już mamy branie. Rola! Kurde! Siedzi ryba. Czuję ją, ale weszła tam. Kurde, nie włazisz tam. Karpik, on nie wchodzi w te słupki. Wyszedł! Nie wyszedł. Kurwa. Wyszedł. Nie. Po rybie. Łapa mnie po rybie. To nie ma ryby. Jest ryba. Nie ma już tam ryby. No i pozostawię. No. A nie. Tak. Szypon poszedł. Szypon poszedł. O kurwa. No, słuchajcie, bywa i tak. Ryba zaparkowała za tym miechem. Ja nie mogę nic zrobić. No trudno. Ale no duo halibuta, moja niezawodna przynęta killer. No niech tam leży od biedy. Nie chciałem tam do końca, ale no nie, no jeszcze. Tutaj zaplątałem. Powiem wam, że właściciel na tym łowisku to jest taki gigaczat. Tak go lubię. Świetny jest, powiem. Prawda? I to z nim pogadasz, i to coś. Bardzo miły. Zarybia we wrześniu. Czyli niedługo to na pewno. Na drugi rok jest siotrem. Na drugi rok jest siotrem. Za miesiąc. Nie. No, już za miesiąc. Wędki w wodzie. Spinka była. Rola. No i teraz czekamy na rybę. Dalej ma ciągle branie. Nie ma! Jak? Nie wiem, wiem, że położył na chwilę. Druga rolka. Oddaję rzut. Spoko całkiem. Dawaj, wyjmuj go. Na pelet, nie? A, taki. Okej. Na pewno waleczny. Na pewno waleczny. Dawaj. Prawie było. Wiesz, jak to ciężko, jak on tam przy dnie chodzi. Fajny taki. Myślę, że pod 2,5-3 kilo. Co ty? Niecałe 3. Będzie kolacja. Ja się wywalę stąd. Będę dopiero wtedy mieć. No, poszło. Tak jak myślałam. Dobra. Wyciągnijcie go z podbieraka. Ja muszę naprawić podbierak. Siedzi karaś. Ładny karaś. Daj, podnieś. Weź go szybko na ziemię. Na ziemię go szybko. No weź go na ziemię, żeby się nie męczył. Tchaczę go. Nie, no taki glutek. Tchaczył się. O, no i weź go wyrzuć. Poleci z nim zdjęcie, czekaj. Puu, dobra, dawaj. A co? A tu go. Mój, wrzuć go do wody, tam będziesz się bawić. Poleci. Ło. Siedzi. Mała ryba. Karaś! Karaś! No pobierz, jak już masz. Karaś! Tak, weź tego nie podnoś. O tak. I to malutki karaś! Weź. On się zahaczył w płetwę. Dobra, daj go. To dlatego ta Karola, on jest podhaczony. Nie, za pysk. Ej. Jezu. Ja wiedziałam, że słuchajcie. Nie no, ładny karaś, myślę, że pod... Nie, życiówka nie. 27. Miarkę mam. 20. Ej, Włacha, daj miarkę. Ja mam w plecach. Coś. U nas na długość blisko życiówki, ale... Ja pierd... Zmieniamy miejsce. Idziemy tam. Rola. Tutaj sobie. I będę potem ten brzeg.
Jezus Maryś, te kaczki walnięte. Robimy zarzut. Rzucamy gdzieś. Raz, dwa, trzy. Trochę dalej chciałam, ale niech leży. Będzie głodne, to przyjdzie. O Jezu, tu na kamień. Był kołowrotek. Znowu bym, kurde, rybę na safari stracił przez... złe ustawienie. Przez złe ustawienie hamulca. Dobra. Teraz podpinamy sobie cyk. No i git. Czekamy na rybę. Kurde! Weszła tam. Obciąga mnie. Puściła! I... Jezu! Co się dzieje, że mi te ryby puszczają? Siedzi ryba u tego. Ale to będzie giga mała. Czemu tak na... Nie haluj go tak na maksa na chama. Ale trochę wędkę gnie. Nie haluj go tak na chama, Kacper. Na chama ciągniesz rybę. Może ci się łatwo zerwać. No, karp. Ale na... Nie, Kacper, ciągnij go tak na chama. I też, żeby, aby luźniej żyłki. Tutaj go odciągaj. Bądź jak ci tam wejdzie, to będzie basta. No, wejdzie ci teraz tam. Ciągaj go. Hamulec. Hamulec, chłopie. No i ale uważaj, nie choluj go tak na maksa na chama. Wyszedł. O ludzie. Tutaj go dawaj. Chodź tutaj, Kasper, chodź tutaj. Nie widzę go, weź go do góry. O, ale mini krus. Do góry wędka, do góry wędka. No i widzisz? Ale czarny, mały. Normalnie z taką rybą byśmy nie robili zdjęcia, ale to jest jego pierwszy karp w życiu i no wiecie o co chodzi. Dobra, git. Lecimy. Mój pierwszy. Nie wstawaj z nim, nie wstawaj z nim. Musisz go nisko nieść. A tu gdzie był? Go tu tak ładnie wypuść. Musisz pięknie go wypuścić, bratku. Nie, że możesz mi rzucić. Ole poleciał. No. Tutaj widzi. O, tam stanął. Kurwa! Puściła! Masz rację, bratku. Zaczynaj go. Jak wiem, możecie mi życzyć smacznego bólu. O, się zapomniałam przywitać. Bratku, miałam. I w środku odcinka się z wami witam, kochani. Jesteśmy na Zielonej Dolinie, pewnie to już wiecie. Chuja, dzisiaj tu wiem. Bratku, miałam. Karol, co to za ciekle i co? Nie no. Te średnie pieczarki, jakie zmuszowane. Mają pewnie wszystkie choroby świata, w tym HIV-a. Ale nie wiem. Nie wygląda to smacznie, ale jest całkiem dobre. Nie. Pozdrawiam z rodzinką. Tam kosztę żyłkę napina. On wam napina żyłkę. Klapeczki fresh. A ja co jem? Klapeczki fresh. Ja też. Kacperka też klapeczki fresh. Wędki w wodzie. Załamanie nerwowe przez spinki. Pokaż tą moją wędkę i pewnie branie chyba będę. Chodźcie, Daniel, wędkarz. No i chcę brać. 5 wędek chcę. Chyba w dupę chranie. Jakoś tam. Leci. Możemy tam miejsce zmienić. No można. Nie będę was zanudzać. Przewincie sobie. Nie wiem.
No basta. Może być? Dobra. Słuchajcie, jestem załamany. Jakaś tragedia, co tu się dzieje. Nic, chyba dzisiaj nie wyciągnę, będę multum jeszcze brań. No. Przed chwilą zwolnąłem za blisko w zaczep, teraz zwolnąłem w krzaki. Fajnie było. No teraz jakoś tak rzuciłem. No i niech leży. Tak blisko? Nie napinaj żyłki! No i dobra, niech tak będzie. No i słuchajcie, czekamy na branie. Brania są, ale kurde! Nie wiem, czy teraz w ogóle w zaczep nie wwaliłem. Szczerze, mam to kompletnie w dupie. Nie, mam załamanie nerwowe. Miłego dnia. Chyba to na tym się pewnie ten odcinek zakończy, choć wątpię. Nie, ja mam to w dupie. O, stary! Siedzi w końcu ryba. Kto się spodziewał? Nikt się tego nie spodziewał. Słuchajcie, kochani, oświadczam, że mam w 100% załamanie nerwowe. Chyba potrzebuję wizyty u psychologa, psychiatry. Chodzi na jedno. Nie wiem. Wiem, że będę potrzebował chyba wizyty u psychologa. Dentkarskiego. Nie wiem u kogo. Ale wam powiem, że no, mam załamanie nerwowe. Tyle spinek jeszcze nigdy nie miałem, naprawdę. Tylu spinek to naprawdę nigdy nie miałem. To jest jakiś powalony. Na zadziorowe haki też mi się ciągle ryby spinały. Bez zadziorowe też mi się spinają. Więc widzicie, jak to wygląda. Brania są. Tutaj komander. Ale kurde, no widzicie. Dobra, będę tu przedłużać. Do następnej roli, która pewnie zaraz będzie, albo nie będzie, wątpię. Będzie. Może. O, stary! Siedzi! Kasper Podbierak! Wow! Już masz Podbierak! Kacper! 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 Nie! No masz go pod Podbierakiem, Kacper! No ty idioto! No dawaj go! Stracę go przez ciebie, nie rób masz! No Kacper, nie rób tak, kurwa, idioto! Nie odczepił, mam go na kiju! Chodź tutaj! Daj Podbierak! Na rozwalony Podbierak! Karpik! Na rozwalony Podbierak! Proszę, śruba poszła. Ostatnio. Ale taką rolę! Jest w końcu ryba! 7 spinek miałem! Czarny jak nie wiem co, ale 7 spinek miałem! Duo Halibut, Jezu! 7 spinek! Bez zadzioru, ale lekko wpięty. Nie będę z nim się prezentować, bo jest mały, ale taki kilogram, ale się tak ładnie nastroszył. Ej, bratku, nastrosz się. O. Nastrosz się. Ale się cieszę w końcu. Musi mu się do dziubasa dać. Mua. Ale ta akcja z podbieraniem była piękna. Dobra, ryby nie męczę, do wody ją wypuszczam. Ale uszczerze uszczony ładnie, tylko kurde czarny. I najedzony. Dobra, lecisz bratku do wody. Cię nisko zaniosę, byś mi tu nie upadł.
Ale walczyłeś? Na dwójkę. Albo trójkę byś. Bym powiedział, że... Ja bym powiedział. Gdzieś... Czekaj, ubrócę sobie ciebie, bratku. Ej, spokojnie, widzisz już wodę. Ładnie, tu taki ubarwiony. Kurde, weź. Ej, weź mi nagraj, o tak o. Nie, nakieruj prosto tutaj, dobra? Leci do wody, w końcu po 7 spinkach. Wyza. Taki zestaw do wody leci, piękny. O ludzie, co się dzieje? Ja pierdzielę. Zwijamy teraz to, jak ja za farię złożę, bo mi... O Boże, tylko ja pierdzielę, co się tutaj dzieje? No i to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do następnego.